Cześć, witajcie. Kolejny odcinek warsztatowy, tak na szybko, myślę, że krótki, bo jakichś nadzwyczajnych zmian tutaj nie mamy. Między innymi chciałem Wam pokazać ten nasz ciągnik, który szykujemy w tym momencie, a to zaraz do niego podejdziemy. Deutsch w bólach, ale rośnie. Mamy już go w zasadzie złożonego, zostały jakieś ostatnie uzbrojenia, ale to wiadomo, to jest taki ciągnik, który już tu i tak stoi, więc trzeba robić masę innych rzeczy w międzyczasie. Tutaj się tak podchodzi na swobodnie już w tym momencie, bo to już i tak nie ma sensu się napinać na to. Ale no mówię, no mamy już go złożonego. Pozostały właśnie już tylko jakieś tam rury, jakieś tam drobne rzeczy. No i trzeba też już go odpalić będzie i zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. Massey 3080 to jest taki ciągnik na dosyć duży przegląd. Zrobiliśmy w nim skrzynię, tutaj poszły koła zębate, on bardzo głośno hałasował, standardowe uszkodzenie w tym ciągniku koła od pierwszego biegu, czyli po prostu poszły zęby, one się łuszczą, to jest najmniejsze koło, największe obciążenie i tutaj się takie coś dzieje. Zrobiliśmy też hamulce, zrobiliśmy pompę, zrobiliśmy orbitrol, tu już się pojawiały problemy, ale to raczej bardziej z racji przebiegu, raczej wieku, tak? Czyli już ten swój czas na wymianę tych elementów po prostu już nadszedł. Dużo rzeczy, chociażby właśnie orbitrol, no tutaj może byśmy to ratowali, ale klient jest na tyle świadomy, że postanowił wymienić te elementy na nowe, żeby mieć spokój. Tak samo pompa hydrauliczna, no tutaj ona już nie domagała w jakimś tam stopniu, więc też wymiana. Czyszczenie układu, czyszczenie całej tutaj skrzyni, tylnego mostu. Nie było tego dużo ze względu na to, że no nie mieliśmy uszkodzonych hamulców na szczęście, tylko po zdjęciu wiadomo, jest to standardowo po prostu wymiana profilaktyczna. Tarcze były w niezłym stanie, ale mówię, no to tego nigdy nie zostawiamy ze względu na to, że to nie ma to po prostu sensu, tak. Tarcze odręcznego, no to już widać gołym okiem, pompa, nie pompa, koła zębate mamy tutaj pouszkadzane, tutaj brakuje całkowicie zęba od jedynki, widły 3-4. Nie ma do końca co się śmiać, bo to jest bardzo fajnie zrobione, zalane osiądze mi to na pewno chodziło lata, ale no wiadomo, no, zmieniliśmy na nowe, natomiast na tyle dobrze zrobione, niespawane, tylko właśnie zalane, zobaczcie, nie zostały przegrzane i uszkodzone te elementy cierne, czyli takie, no nie wiem, plastikowe nalewki. Więc no to ogólnie zostało bardzo mądrze zrobione i to pewnie by chodziło spory czas, no ale klient zadecydował o wymianie, więc wymiana. Koła zębate, jedynka, no to tu jedynka, no to tak jak widzicie, ona współpracuje z tamtym kołem, które Wam pokazywałem, no to był bardzo duży hałas, między innymi też synchronizatory są do wymiany, tu jest koło od chyba rewersu, które ma uszkodzoną bieżnię pod igiełkami, tam jest kilka kół zębatych, także no tutaj mówię, przegląd taki dosyć duży. Tutaj jeszcze co, przód robimy, mieliśmy tam nieduży wyciek w zasadzie z jednej strony, z uszczelniacza, no ale ta sama sytuacja, klient świadomy po prostu podjął decyzję, że wymieniamy te elementy, czyli robimy cały przód, on nie chce mieć za chwilę z nim problemów. No i decyzja, prawdę powiedziawszy, jest prawidłowa, mimo że wiadomo, te koszta będą no, zdecydowanie wyższe niż demontaż i montaż jednego z uszczelnień, ale przód będzie miał całe przejrzane, czyli krzyżaki, łożyskowania, naprawiona belka, aczkolwiek belka jest w stanie idealnym, sam byłem w szoku, bo naprawdę tak rzadko się widuje tak idealne czopy belki. Tutaj był zużyty w niedużym stopniu obrót, czyli ten element, w którym siedzi dyferencjał, więc on poszedł do Tomka do naprawy, wróci i będziemy zrzucać ten przód i ten ciągnik w zasadzie będzie gotowy. Tutaj chyba jeszcze, jak dobrze pamiętam, klient nam przysłał grzałkę. Mamy zamontować do silnika. Z racji tego, że to jest ciągnik ze Skandynawii, gdzieś z tych krajów chłodnych i on tutaj ma takie urządzenie jak samostart. To jest eter chyba, jak dobrze pamiętam, zawsze to się nazywało, ale to jest taki zbiornik na samostart, czyli on nie posiada świecy żarowej. Spróbujemy ją zamontować, jeżeli jest instalacja, ale chyba z tego co pamiętam, te instalacje zawsze były, więc może uda się to zrobić. Pompa wody też już
zakończyła życie. Miała już duży luz na łożyskowaniu, na wentylatorze, więc też zmiana. No, przeglądamy go tak na ile się da, no to staramy się to przejrzeć. Sprzęgło było ładne, tutaj w miarę to wszystko wyglądało dobrze. No, sprzęgło widać, że raczej chyba całkiem niedawno było wymieniane, jeszcze gdzieś u poprzedniego właściciela, więc zostawiliśmy, zrobiliśmy tylko wysprzęglik, żeby to wszystko miało ręce i nogi, było sztywne. Tak? No dobra, no to co, pokażę Wam nasz ciągnik. Massey 3060, 88 rok. Myślę, że całkiem udany zakup. Oczywiście zakupiony jako uszkodzony, tak? Ciągnik był uszkodzony. No i robimy go. A mianowicie uszkodzony mieliśmy dyferencjał tylny. Tego też się między innymi spodziewaliśmy. To nie jest bardzo częsta usterka tych ciągników, ale usterka, która się zdarza. Mieliśmy uszkodzone łożyskowania, one oczywiście jeszcze się całkowicie nie rozpadły. Sama tak, szczerze, pewnie jakbym go zostawił, to nikt by nawet o tym nie wiedział, że coś tu się wydarzy, bo naprawdę powierzchnia zęba jest bardzo ładna i tutaj jest ok, naprawdę jest ok. Natomiast no, jako że zakupiliśmy po prostu już drugi, z racji tego, że no, rzadko to się w sumie udaje uratować te elementy, no to założyliśmy drugi. No, założyliśmy drugi, oczywiście używany, kompletny, zanitowany razem z mechanizmem różnicowym, żeby już się nie bawić w przerzucanie talerza. No bo wiadomo, używany, ale w stanie bardzo ładnym, tak? Można powiedzieć, że wręcz w stanie idealnym, tak? Czyli powierzchnia zęba, no tutaj wszystko naprawdę książkowe, no obejrzeliśmy podzespół, zanim po prostu go zakupiliśmy i wiem, że jest ok, ale mówię, no ten, nie wiem jeszcze do końca, co z nim zrobię, ale myślę, że go chyba raczej nie będę wyrzucał, bo to jest naprawdę bardzo ładny atak i tutaj po wymianie łożyskowania, myślę, że on śmiało będzie bez najmniejszych problemów jeszcze pracował gdzieś sobie. Zobaczymy. No, na razie się położy na półkę i zobaczymy, jak to będzie się zachowywało. Hamulce standardowo wymieniamy, mimo że są ok, ale tarcze pójdą nowe, o-ringi, uszczelnienia idą nowe. Z racji tego, że wiadomo, no, po rozpadnięciu się tutaj łożyskowania, no, jakieś tam zanieczyszczenia się pojawiły w skrzyni, no to poszła też nowa pompa od razu, już nawet nie zastanawiamy się nad tym, czy ona jest dobra, czy ona nie jest dobra. Ciągnik skręcał, podnosił ładowacz, także no ale wiadomo, później po rozgrzaniu mogłyby się jakieś tam problemy pojawić. A raz z racji tego, że ciągnik będzie sprzedawany, więc no też chcemy, żeby nowy nabywca ewentualnie wiedział, co było robione i po prostu no jakim to je będzie stanie, więc to mówię, pompa, olej świeży, ciągnik cały wymyty, wyczyszczony, tu wszystko mamy naprawdę ogarnięte tak na tip top. Maszyna jest cała w oryginale, wygląda ładnie, niestety jeździła na bliźniakach, więc no tutaj mamy porysowane te pouszkadzane koło dookoła. I to najprawdopodobniej też była jedna z przyczyn, gdzie ten dyfer poleciał, bo z doświadczenia wiem, że jeżeli ciągniki były na sprzęgach i chodziły na bliźniakach, no to to najczęściej właśnie w tych ciągnikach już, jeżeli wyrobimy tą usterkę, to najczęściej jednak w tych ciągnikach to się zdarzało. I tutaj najprawdopodobniej była dokładnie ta sama sytuacja. Co on robił, ciężko powiedzieć, ale tam są trudne warunki, ciężkie warunki pracy. Myślę, że z racji zimy, nie wiem, no ciężko powiedzieć, może ciężkie wiosny, ale tak, one bardzo często są właśnie gdzieś tam z tymi sprzęgami do bliźniaków i tutaj chyba też taka sama sytuacja była, więc jest co robić, po prostu naprawiamy go i na pewno będzie sprawny. Opony nowe, dosłownie nowe. Na tej oponie nawet jeszcze mamy tutaj, na tej zewnętrznej części, a może będzie ciężko widać, ale tu jest po prostu jeszcze ten wyczuwalny napis z rozmiarem. O, teraz widzicie, jest napis z rozmiarem, czyli to jest 100% opony. Tutaj jest powiedzmy 99. Jedynym problemem jest to, że z drugiej strony jest inna opona. To jest nowa opona, najprawdopodobniej ktoś ją rozerwał, albo tą, albo tamtą, ciężko powiedzieć. To też jest nowa opona, ale ma inny bieżnik, tak?
Nie wiem, jak nam się uda znaleźć tamtą właśnie tego Taurusa, to założymy, a jak nie, no to one rozmiarami są takie same, nie wiadomo, tylko bardziej dla oka, że ta opona po prostu ma troszeczkę inny bieżnik, tak? Tył dokładnie to samo, czyli nowa opona, naprawdę bardzo fajny zakup, bardzo ładny ciągnik, ładowacz, no Bergsiu, nie wiem jak to się czyta, ale to jest Trima, Trima później połączyła się z Aloo, czyli z, ojej, no dobra, już nieważne. Ale ładowacz jest w dobrej kondycji, jest w bardzo ładnym stanie. Naprawdę tutaj nie mamy jakichś nadzwyczajnych, żadnych praktycznie luzów, jeżeli chodzi o... No widać, że to jest naprawdę solidny ładowacz. No tutaj nie ma co, że tak powiem, ukrywać. Bardzo solidna konstrukcja, bardzo solidny ładowacz. Jedyne co, no to tutaj ta ramka jest troszeczkę inna niż Euro. No ale wiadomo, to z tym sobie można bez żadnego problemu poradzić, są specjalne adaptery do tego, więc tutaj nie będzie żadnego raczej problemu. Wizualnie zostawiamy go tak jak jest, tu są od niego maski, nie będziemy tutaj nic, że tak powiem, z nim robić. Przód jest w bardzo ładnej kondycji, z tego co na razie widzę, nie ma żadnych wycieków, ale wiadomo, podniesiemy, przejrzymy, zobaczymy czy nie ma luzów, sprawdzimy łożyskowanie zwrotnic. No i będzie wtedy decyzja, czy on będzie w ogóle do rozbierania, czy nie, bo naprawdę wygląda, że tak powiem, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o ciągnik spod ładowacza. Więc, no mówię, będziemy jeszcze to wszystko weryfikować i sprawdzać. Jeżeli nie będziemy mieli żadnych luzów, jeżeli łożyskowanie zwrotnic będzie ok, no myślę, że wtedy pewnie on tutaj nie będzie na siłę cały rozbierany. Jeżeli będą luzy, jeżeli będziemy widzieli coś nie tak, no to wiadomo, wszystko wtedy idzie do roboty. Końcówki wszystko jest świeże i powiem Wam, że raczej o ten ciągnik ktoś trochę dbał. Bo jest dużo rzeczy, które są powymieniane, takich, których standardowo się nie robi. Chociażby tutaj te wszystkie dźwignie wybieraków, te wszystkie elementy, które my patrzymy, widzimy, to widać, że to po prostu było na bieżąco naprawiane. No i ten ciągnik na taki przynajmniej wygląda, że to nie jest egzemplarz totalnie zaniechany, zaniedbany. No mówię, z atakiem raczej to jest niewiedza, że coś takiego się dzieje w tych ciągnikach, ale mówię, tutaj coś było na pewno robione, to nie jest ciągnik, który 30 lat przejeździł i tutaj nikt do niego nie zaglądał. W środku wygląda bardzo ładnie, fotel standardowo pod tutaj ta część właśnie dolna była, no niestety, ale już poprzecierana, więc no poszło do obszycia, nie będziemy tutaj tego, nawet tego ukrywać, bo to i tak będzie wiadomo, że to jest obszyte na nowo, ale jeżeli chodzi o wszystkie plastiki, wszystkie te elementy właśnie związane, jakieś tam wygłuszenia, niewygłuszenia, naprawdę to wygląda fajnie, no w zasadzie przetarłem go, trochę go przeczyściłem, podłoga jeszcze jest do wrzucenia, ale zobaczcie, podłoga też jest wszędzie zdrowa, tutaj troszeczkę jest wiadomo tej korozji pod drzwiami, ale nie mamy nigdzie dziur, nie ma żadnych jakichś takich ubytków. Sama podłoga jest zdrowiutka, tutaj też naprawdę wygląda to dobrze, wykładzina jest, muszę powiedzieć, że w idealnym stanie, trzeba ją w końcu wrzucić, ona też została, żeby dobrze wyschła po prostu, bo one tam lubią zaciekać sobie, ale jest wszystko naprawdę w stanie fajnym. Także myślę, że stworzymy z tego dosyć ciekawy ciągnik, może niekoniecznie wizualnie, bo mówię, ja już nie będę go robił, ale nie jest zgnity. Nie mamy zgnitych drzwi, nie mamy zgnitych słupków, czyli tutaj kabina wszędzie naprawdę jest zdrowiutka. Silnik jest zdrowy. No i tak w sumie wrzucałem Wam tego posta z przebiegiem 5000 z haczykiem. No widzicie, no czasami się zdarzają takie ciągniki. Silnik jest cały w oryginale, nigdy nie był ruszany, nawet wtryski nie były ruszane i chodzi bardzo ładnie, czyli to nie jest tak, że te silniki się zaraz rozlatują. To nie jest jeszcze duży przebieg. No, licząc latami, to też tak ciężko uwierzyć, no ale no nie wiem, no, z takim przebiegiem do mnie przyjechał i taki przebieg deklarujemy, będziemy deklarować, bo no, ja nie będę tutaj kombinował, że tak powiem, patrząc na niego, może ma, może nie ma, nikt tego nie zgadnie. Robimy przegląd, sprawdzamy podzespoły i to jest w zasadzie najważniejsze w tym momencie, co my możemy zrobić, że tak powiem, z tym ciągnikiem. A co tu już dalej jest, no to no wiadomo, no, my tego nie znamy, wy tego nie znacie i nikt tego nie zna. I tutaj nawet nie ma co próbować dochodzić, dociekać jakichkolwiek komentarzy, tworzyć, że ma bądź nie ma, tak? Nie wiem, nikt tego nie zgadnie. Kończymy tylny most.
Dopiero w tym momencie będzie można się tak uczciwie tym ciągnikiem przejechać i oczywiście posprawdzać pozostałe podzespoły, zobaczyć jak będzie pracowała skrzynia, czy tam coś trzeba będzie z niej robić. Na pewno otworzymy go do sprzęgła, z tego względu, że wiadomo, jest ciągnik z ładowaczem, więc trzeba to obejrzeć. Jeżeli jest ładne, no to jest ładne, jeżeli nie, no to wiadomo, to robimy na nowo. Więc tutaj dalszy ciąg, myślę, że jakiś tam będę Wam wrzucał posty z tego ciągniczka, co po prostu tu będziemy z nim, że tak powiem, robić. Tym, jeżeli chodzi o tyma, on już jest też w zasadzie poskładany, także no tutaj sporo pracy ostatnio poszło. Oczywiście to nie jest tak, że ja Wam pokazuję wszystko to, co było od ostatniego filmu, bo zdajecie sobie sprawę, że w międzyczasie robimy masę innych rzeczy i nie każdy ciągnik, że tak powiem, jest nagrywany. To są takie już ciągniki, które gdzieś tam troszeczkę dłużej stoją, ale mówię, w międzyczasie też pojawiają się inne maszyny, na szybsze, na wolniejsze remonty. No wszystkiego nie widzicie, więc to tak też wygląda. Tutaj mamy zrobione już do końca hamulce. Decyzja o otworzeniu hamulcy była jednak dobra, z racji czego, że tarcze już były ponad milimetr zużyte w stosunku do tych, które przyszły w tym momencie. To raz, dwa, że tarcze są przypalone, ta jest mniej przypalona, ale druga, zaraz Wam pokażę, jest dużo bardziej nawet zjarana. Widzicie, są bardzo mocno przypalone już, ten papier jest przypalony, w tej chwili w ogóle przyszły zupełnie inne tarcze, jest zupełnie inna okładzina i mamy krzywy docisk. Tamten jest dużo bardziej krzywy, czyli zrobił się z niego talerz. Po nim bardzo nie widać przegrzań, aczkolwiek jego troszeczkę na początku wyczyściłem. Są takie punkty przegrzane, ale on jest krzywy. On jest bardzo krzywy. Ten jest mniej, ale też, więc poszły obydwa do wymiany. Natomiast ten jest, no sporo. Na tym jest dużo, 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 dużo. Jak sobie położymy suwmiarkę, no to zobaczcie, co się dzieje. O, widzicie, jaki jest krzywy. O, tu jest talerz. On powinien być idealnie płaski, a mamy dosyć, dosyć sporą tą krzywiznę już jednak. Tu już to może nie jest jakiś, wiadomo, centymetr, ale już automatycznie ta tarcza zupełnie źle zaczyna brać i zupełnie inaczej zaczyna. Mieliśmy po prostu efekt trzymania hamulców, tak? W tym momencie mamy naprawdę swobodne hamulce. Tym kołem nie dało się praktycznie rurką zakręcić. Także w tym momencie możemy sobie kręcić swobodnie, hamulce są rozłączone. Wiadomo, jeszcze pójdzie olej, to też troszeczkę to się zmieni, ale zupełnie inaczej podejrzewam, że ten ciągnik będzie się zachowywał w tym momencie, jak się zachowywał. No i też trzeba już zalać go olejem, uzbroić ostatnie elementy, zarzucić zbiornik paliwa, zarzucić jakieś tam ostatnie rurki, z powrotem zamontować pneumatykę i uruchamiać ten ciągnik. Na razie tutaj, tak jak widzicie, nie wstawiamy żadnych kolejnych maszyn, bo ten będzie wyjeżdżał, więc też musimy sobie po prostu wcześniej zaplanować takie rzeczy. Fordzik, no też już się doczeka, też już chwilkę tu czeka, ale już się w tym momencie będzie zaczynało coś się z nim dziać. Nasz Massey troszeczkę popsuł, że tak powiem, ten plan, ale to też jest taki ciągnik, który powiedzmy, no może sobie gdzieś tam chwilę postać, to nie jest jakaś tam pilna robota, ale już trzeba powoli też za niego będzie się zawierać. On w zasadzie jeździ, naprawiony mamy sterownik, który gubił kalibrację, więc to jest do weryfikacji, on został skalibrowany i właśnie specjalnie odłączony od prądu, żebyśmy wiedzieli, czy jest ok, czy nie jest ok. No i tutaj będziemy walczyli na pewno z wyciekami ze skrzyni i zobaczymy w ogóle jeszcze, jak to wszystko się będzie zachowywało. Ten ciągnik ogólnie jeździ, tu wszystko jest niby w porządku, ale już z racji też wieku trzeba będzie taki większy przegląd tej maszynie, że tak powiem, zafundować. No i chyba tyle, tak. No jest wątraczek nasz, oczywiście tutaj już nic nie, na razie się nie zmieniło. No nie wiem, no mam nadzieję, że Wam się podobał ostatni film. Nie wszystkim chyba się podobał. No ale tak to wygląda czasami, tak. Czasami ja lubię ponarzekać, oczywiście trochę ten początek był tak trochę prześmiewczo, troszeczkę tak z ironią zrobiony. No, oczywiście ja się nie poddam, wiecie o tym doskonale, że się nie poddam.
Jest duża szansa na fajną niespodziankę w najbliższym czasie, ale to o tym jeszcze będzie na pewno troszeczkę później wszystko wspomniane, jeżeli temat zostanie dopięty, że tak powiem, na ostatni guzik. A jeżeli chodzi o jakąkolwiek taką nawet szybką ciekawostkę, jeżeli chodzi o zakończenie tematu tego, że tak powiem, silnika, ostatecznie zostały wtryski opuszczone jeszcze. On wrócił na razie na końcówki 60. Nie wiem czemu, ale mi się dużo bardziej praca tego ciągnika na tych końcówkach mimo wszystko podoba. Także one są pięciootworkowe. Nie wiem, czy tu zostaną, ale tak jak mówię, były przez jakiś czas założone te z Zetora. On pracuje dosyć tak twardawo. Nie wiem, mi się to nie podoba. Więc tak jak mówię, tutaj wróciły na razie te końcówki, czyli 150 kontrospylania, nie 160. I zobaczymy. Niewykluczone, że będą zmienione, ale na razie chodzi na nich. Jeżeli chodzi o taką kwestię, bo prawdę powiedziawszy zawsze jest problem z 60-kami, z zetorami, z kwestią uszczelnienia się tych wtryskiwaczy. No u mnie oczywiście było teraz ok, jak najbardziej, z tego względu, że i tulejki, i wtryski, tutaj te obudowy wtryskiwaczy były nowe. Natomiast nie zmienia to faktu, że jeżeli chodzi o czas i w ogóle, to się wiadomo, prędzej czy później będzie zużywało, bo to są dwa elementy metalowe, gdzie nie mamy żadnego elementu uszczelniającego pomiędzy. I ja też tak czysto zapobiegawczo, no, założyłem oczywiście podkładki miedziane, czyli one w tym momencie są i one tam już będą zawsze. Jak to zrobić? Już Wam pokazuję. Końcóweczka, żeby oczywiście, no, możemy też zrobić to w gniazdach, tak, ale jeżeli mamy głowice, których nie ściągamy, a tam jest w miarę nieźle, ja sobie oczywiście też wtedy docierałem, zrobiłem taki fajny przyrząd, nie wiem czego tu jeszcze gdzieś mam, o jest. Zrobiłem sobie taki przyrząd, którym po prostu docierałem te gniazda w głowicy, no wiadomo, no delikatna ilość tutaj pasty na powierzchnię i obracanie tym po prostu tak, jakbyśmy docierali zawory. Więc no jest to też jeden ze sposobów na poprawienie samych gniazd głowicy bez konieczności wyjmowania tych tulejek i ewentualnej naprawy ich. A drugą kwestią jest to, że po prostu zostały tutaj stoczone stożki. Stożek został opuszczony o grubość podkładki. Ja sobie je wyrównałem, wszystko zrobiłem tak jak trzeba. Na tokarkę te elementy, te korpusy, kąt. Z tego, co mi wyszedł, to jest 46 stopni i powinno być ok. Znaczy jest na pewno ok, bo ja już to sprawdziłem. Opuszczenie jest o pół milimetra z tej płaszczyzny, czyli tutaj po prostu poszło w dół. Stożek, wiadomo, ze stożkiem to jest jak ze stożkiem. No, tutaj trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Mam nadzieję, że ja to dobrze zrobiłem, ale mówię, no po prostu pół milimetra. Dojechałem sobie nożem, opuściłem pół milimetra w dół, więc myślę, że powinno być ok. I tutaj to pozwoliło po prostu na zastosowanie podkładki, czyli nie zmieniłem, nie podniosłem tego wtryskiwacza, którym no, często gęsto chowa się łepek w głowicy i zaczyna nam to dymić, a tutaj w ten sposób myślę, że spokojnie uratowałem temat i tu już zawsze będzie można po prostu stosować te podkładki. No i jakby nie patrzył, no jednak jest to też do uszczelnienia tego zaworu, tego wtryskiwacza. Wiadomo, jeżeli to wszystko jest nowe, świeże, to jest ok. Jeżeli to się już pojawia jakieś tam delikatna korozja czy cokolwiek, no niestety to zawsze gdzieś tam później zaczęły psiukać i zawsze ta kompresja bez potrzeby, bezsensownie uciekała z tych silników, więc to zostało też wyeliminowane. Inną kwestią jeszcze jest też ten kąt wtrysku. Powiem Wam, że jedno, film tamten też był tak zrobiony na szybko, może no nie na szybko, ale czekaliście trochę na ten odcinek ze względu na to, że trzeba było pewne rzeczy jeszcze dopracować. Mi nie wyszło 4,5 mm, że w żaden sposób mi nie wychodziło 4,5 mm. Wyszło 5,5 mm przy 24 stopniach, a 6 mm przed GMP przy 25 stopniach. Założyłem po prostu zegar, kręciłem zegarem, patrzyłem po prostu tam przez okienko na to, co jeszcze pokazuje mi dokładnie już ta skala. No i tak wychodzi, nie wiem, no 4,5 mm przed GMP to wychodzi jakieś 21 stopni, czyli nawet to się nie mieści w tym zakresie między 22 a 24 dla typowej 60.
Więc no, ja to troszeczkę inaczej ustawiłem, nie wiem, no wiadomo, to silnik na pewno będzie jeszcze do pewnych regulacji, ale w tym momencie chodzi dobrze i no mówię, mi wychodzi zupełnie inaczej. Mi wyszło z zegara 5,5 mm, żeby tam się idealnie zgodziło 24 stopnie na zegarze z, no, z tym tutaj kątem, który ustawiałem. Są różne opinie odnośnie tej pompy wtryskowej, czy ja zrobiłem to dobrze, jeżeli chodzi o początek tłoczenia, nie wiem. Tak też od kilku osób pompiarzy słyszałem, że tak mam to zrobić, tak zrobiłem, silnik zapalił bez problemu, pracuję i tutaj też, no nie wiem, no ja nie jestem specjalistą w tym temacie, więc no tutaj zawsze, jeżeli ktoś ma konkretną wiedzę, ale naprawdę konkretną wiedzę, a nie bo ja słyszałem, albo będzie takie głupie gdybanie, to sorry, to tego nie, w ogóle nie biorę pod uwagę. Jeżeli ktoś posiada konkretną wiedzę, jak to zrobić, zajmuje się typowo pompami wtryskowymi, chciałby ewentualnie jeszcze tutaj pomóc w tym temacie, spoko, jestem otwarty jak najbardziej. Mogę przesłać zdjęcie tabliczki z oznaczeniami pompy wtryskowej i tutaj też ewentualnie możemy jeszcze, że tak powiem, z tematem podziałać, bo ten temat nadal pewnie jeszcze tak stuprocentowo zamknięty nie jest. Dobra, nie ciągnę, bo widzę, że znowu gadam i gadam, a odcinek się przedłuża. Tak jak mówię, jeżeli ktoś będzie ewentualnie Masajem zainteresowany za jakiś czas, no to można, myślę, że śmiało mieć go na uwadze. Zresztą wiecie, jak od nas wyjeżdżają ciągniki. Nie jest to już pierwszy ciągnik tego typu, który robimy. Więc raczej to też nie będzie maszyna, za którą będę musiał, że tak powiem, się wstydzić. Robimy to jako nasze wizytówki, żeby te ciągniki jeździły, żeby te ciągniki jednak pokazywały to, że potrafimy zrobić tą maszynę i robimy to uczciwie, nie robimy tego na siłę, nie robimy tego gdzieś tam na sztukę, tylko co trzeba zrobić, to jest zrobione, klient jest o tym informowany, jest świadomy. I uważam, że takie podejście jest, że tak powiem, prawidłowe. Trzymajcie się, powodzenia. Cześć.